Siema, siema, jestem RyanGP, to jest kolejny odcinek na moim kanale i tym razem jest to odcinek poświęcony osadzie. A to jest szczególny dzień w sumie i szczególny film, ponieważ dokładnie dzisiaj mija rok od premiery tej mapy. No i jakby nie było, ta premiera odbyła się w mojej urodziny, więc też jakby nie było, są dzisiaj moje urodziny, już 24, więc dzisiaj streamka nie będzie, bo mieliście streamek w piątek, czyli wczoraj, a ja dzisiaj pewnie, jak to oglądacie, jestem już wychillowany i sobie świętuję, także o co chodzi z tym filmem? Dlaczego go nagrywam? Bo właśnie jest to dla mnie szczególny dzień i też jest dużo pytań się przez ten rok urodziło odnośnie osady, co z nią i tak dalej, co z tą mapą całą się dalej będzie działo. No i ciągle mnie pytacie, czy będzie update, więc zadam to pytanie jakby, czy będzie update i odpowiem na nie, że nie będzie. A dlaczego? Tego dowiecie się pod koniec odcinka. W sumie cały odcinek będzie takim tak naprawdę wyjaśnieniem, dlaczego nie będzie mapy. Ale chcę, żebyście już wiedzieli na samym początku, że update'u osady nie będzie. A jak mówię, dlaczego, to zaraz się o tym wszystkim dowiecie, bo mam tutaj sporo do opowiedzenia. Między innymi też poruszymy temat trochę sprawdzania map, bo nie bez powodu jestem na osadzie i nie bez powodu chcę dzisiaj też to poruszyć. To cóż, chyba zaczniemy sobie po kolei, nie? Bo tak bardziej ten taki pogadankowy, co prawda. Tu osada cała będzie tłem pod nasz dzisiejszy film. Jednakże postaram się też wam coś pokazywać, jak to wszystko wygląda właśnie rok po premierze. I tak na pierwszy rzut oka, jak sobie chodzę po tej mapie, tak odpaliłem sobie właśnie ją przedwczoraj. Przepraszam, wczoraj odpaliłem ją sobie. No to tak mam takie coś, że kurczę, ta mapa wcale się tak źle nie zestarzała przez ten rok, tak naprawdę. Wydawało mi się, że będzie o wiele gorzej. Jednakże dlaczego jak się mogło się tylko przyczepić, to do jakości modeli, nie? A tak poza tym, to mapa dalej nawet wygląda ciekawie. I w sensie myślałem nad powrotem nawet do niej, ale chyba jednak nie. Są serie większych zuberów, którzy na tej osadzie grają, więc życzę oczywiście powodzenia w rozwoju serii i w rozwoju gospodarstw, a ja sobie raczej odpuszczę, bo teraz gramy na kolonii, a niedługo, jak wiecie, coś nowego się szykuje, nie? Oczywiście mowa o Szpokowie, ale to do tego też myślę przejdziemy. Też ten temat poruszę. Odnośnie sprawdzania map, bo właśnie długi czas już go nie ma na kanale, no to oczywiście się nie będzie ono pojawiało. Z przyczyn takich dosyć skomplikowanych i trudnych, bo jak to powiedzieć? Ciężko być jednocześnie krytykiem map i samemu robić mapy, nie? Wtedy jest bardzo łatwo wytknąć komuś jakieś błędy, na przykład powiem, że ej, na tym miejscu lewituje drzewo, albo tu jest źle zrobiony śnieg, a potem ktoś wchodzi do mnie na mapę i widzi moje potknięcie na mapie i wytyka mi to samo w ramach kontry do tego, co powiedziałem o jego mapie, bądź po prostu ktoś broni autora innej mapy, bo ja tam skrytykowałem jakąś rzecz, więc no nie da się jednocześnie być, jak mówię, krytykiem map i samemu tworzyć, no bo to bardzo dużo przysparza problemów, wrogów i tak dalej, a raczej nie o to mi chodzi, żeby się ze wszystkimi kłócić, tylko raczej, żeby coś dla tego farminga dobrego robić. Dlatego też tej serii już nie będzie i jest to w pewien sposób jakby ostatnie sprawdzanie map na moim kanale, na pewno w tej formie, bo może też jakiegoś się kiedyś pojawi, ale raczej nie w takiej takiej formie, że ja coś sprawdzam, krytykuję i mówię, co można zrobić lepiej, bo lubię mapy do farminga, lubię sprawdzać, jak sobie inni radzą, więc jakaś może taka seria bez wyrażania własnej opinii, tylko po prostu z pokazaniem albo przejściem się po mapie byłaby naprawdę spoko, ale to wiecie, nie? Dobra, więc tak, właśnie odnośnie też tego sprawdzania map. Tak jak powiedziałem wcześniej, sporo osób wchodziło gdzieś do mnie na mapy i sprawdzało, że coś tam u mnie nie działa, coś jest nie tak i warto że jakim cudem ja się mogę na temat czyjejś mapy wypowiadać, skoro ja się biorę błędy, więc ten film między innymi wstaje dlatego, że ja te błędy swoje widzę i wiem, co robię źle i dziś właśnie wam to pokażę, co robię źle, bo tych rzeczy, co jest zrobione źle, jest bardzo dużo na tej mapie i w pewien sposób można powiedzieć, że trochę wstydzę się, jakby nie było osady, że jest na modhubie. Oczywiście usuwać się nie będę, no bo widzę, że wam się podoba, a jednak to dla was jest najważniejsze. Jednakże dla mnie jako autora mapy jest to coś takiego, co jest trochę ciężkie, bo wiecie, jest taka teza ogólnie, że odnośnie artystów, ludzi, którzy coś tworzą gdzieś tam, gdziekolwiek, czy to muzyka, czy jakieś projekty, to właśnie jesteś tak dobry jak swój ostatni projekt i pomimo, że osada nie jest moim ostatnim projektem, bo jest nim kolonia, to jednak osada jest tym projektem, na którym, w którym w tym farmingu gracie najwięcej, bo po ilości filmów, pobrań i w ogóle ocen tej mapy, no jestem aż w szoku, bo przegoniliśmy kolonię z 19 i to jest coś, co mnie naprawdę bardzo motywuje i chcę właśnie ten film mógł mi poświęcić tej mapie.
bo tu sporo rzeczy jest, nie? Także teraz wytknę sam sobie swoje błędy i wam powiem, jak teraz się wiele u mnie zmieniło po prostu, nie? Bo ja drugi raz bym takiej mapy teraz nie wydał. Raz, żebym nie mógł, a dwa, żebym nie mógł, bo modhub, nie? W sensie nie mógł, bo modhub i nie chciał, bo po prostu jest to coś już, co jest trochę... no, level niżej od tego, co teraz robię. Tak mi się przynajmniej wydaje, taką nadzieję, że też to widzicie po szpakowie, nie? Że jednak tam się trochę tymi modelami bardziej staram. No ale dobra. Słuchajcie, po pierwsze, co jest z tej mapy nie tak? Co jest z tej mapy nie tak, co mi się nie podoba i może co wy też zauważyliście? No to oczywiście są to modele, tak? To są akurat modele z Eastern przekonwertowane do Farminga 22. Zrobiłem je właśnie po to, żeby mieć już jakieś statyki na mapie. No i niestety one są w słabych standardach, bo oprócz tego, że mają tylko... Tu widzicie, jakieś są słabe cienie gdzieś tam. Oprócz tego, że tu jest tylko normalka, nie ma właściwie specular żadnego, to jest tyle, nie? Nie ma żadnych tekstur. Parallax, nie ma tutaj brudzenia, nie ma tutaj w niektórych miejscach nawet szronu zrobionego. Nie ma tu osobnej kolizji i okludera. Co to jest okluder? No to już on tłumaczę, nie? Bo ogólnie kolizje, na przykład tutaj widzicie, jest kolizja zrobiona taka, nie? I to jest trochę słabo, bo takiej kolizji być nie powinno. Powinno być to osobny klocek. Więc trochę tak bardziej zahaczymy o tematy techniczne. A okluder? No to jest oczywiście o to. To co widzicie? Tutaj takie niebieskie elementy są to po prostu takie wirtualne części przepraszam, jakby każdego modelu, który oczywiście robi to, że nam za tym obiektem, może tak to usunę, usuwają się rzeczy, czyli to jest po prostu optymalizacja. Widzicie, tu ładujemy pół wioski, właściwie całą wioskę, a teraz nie ładujemy żadnej, nie? Części tej wioski. No i to jest bardzo ważne w optymalizacji. Niestety te okludery tutaj zrobione były trochę tak po druciarsku, jak to oczywiście u mnie bywało, bo jest to po prostu jeden okluder na każdej z tych garaży, nawet w niektórych miejscach tu nie ma. Jak widzicie, bo na przykład te garaże są grywalne, znaczy one były grywalne w Farmingu 19. O, proszę, tylko teraz są zmienione na niegrywalne. No i to jest właśnie trochę problem przy tej mapie, bo to można było zrobić o wiele lepiej. O, tu właśnie. No, podrzucone było strasznie, nie? Więc w pewien sposób właśnie dlatego trochę się tej mapy wstydzę, ale jednocześnie cieszę się, bo właśnie przez ten rok teraz po szpakowie widać, jak duży progres przecież tam, wydaje mi się, poczyniłem. No się, wydaje mi się, kurczę, no nie chcę być taki mega nieskromny, ale jestem też świadom tego, że zrobiłem duży progres i właśnie to mnie motywuje do tego, żeby robić lepsze mapy. I właśnie... Dlaczego on to w ogóle pokazuje? Te wszystkie okludery, te wszystkie tekstury. Na przykład powiedzmy, nie wiem, tutaj tu jest szron, nie? Tu jest obiekt grywalny, więc tutaj akurat zrobiłem, że tu mamy ten parallax, ten właśnie ten taki znany wszystkim parallax. Tak samo jak tutaj, nie? Jest to takie właśnie fajniejsze. Tu też w ogóle nie ma śniegu na dachach na tej mapie całej, nie? Więc to też jest w pewien sposób no słabe, nie? Bo śnieg powinien być. Ja już teraz robię to jako standard u siebie na mapach. A jednak tutaj tego nie ma, nie? No więc słuchajcie. Czy będzie ten update, tak? Bo o to wszystko tutaj chodzi. Czy będzie update, czy nie będzie update'u? Otóż planowałem zrobić coś takiego, że jeżeli zrobię wam taki update tej osady, tak? Czyli osada to tych była chyba wersja 1.1 albo 1.2, już nie pamiętam. Ale jeżeli był właśnie update powiedzmy 1.3, tak? Czyli dodający te tereny poza tą mapą, którą widzicie. Ja to sobie wszystko fajnie przygotowałem po to, żeby te tereny potem pododawać. Tylko one to były zablokowane w pewien sposób. I tu w ogóle był pomysł, żeby w tym miejscu zrobić wielkie gospodarstwo, PGR. Że tu takie większe pola i to będzie w ogóle fajnie dla was mapka wyglądała dzięki temu. Ale z projektu, pomysłu zrezygnowałem jednak. No poprzez oczywiście nowe wytyczne, które są w MudHubie. Bo... Teraz, jak wiecie, wymagany jest będzie Atlas, nie? Atlas tekstur, który na osadzie nie jest zrobiony. Właściwie osada nie jest w ogóle przystosowana. No i niestety, ale musiałbym wszystkie te modele robić od początku. A jak od początku, no to wiadomo, że już ten model by tu nie przeszedł. Raczej musimy go wziąć, od nowa modelować, nie? I zrobić tutaj te wszystkie tekstury, ten parallax i ten śnieg, okluder. Całość od zera. Na podstawie szpakowa, gdzie miałem 2 miesiące do tyłu, no właściwie 2 miesiące modelowałem na szpakowe obiekty jeszcze w starym stylu, w starych wytycznych MudHuba, a potem musiałem miesiąc poprawiać te 2 miesiące, które robiłem, więc wyszły mi 3 miesiące modelowania, a przez ten miesiąc mógłbym zrobić na przykład tak teraz robię. Jest dzisiaj 12 maja, jak to nagrywam. Ja w te właśnie 12 dni zrobiłem prawie całe gospo grywalne, nie, na którym jest no tam 8 obiektów już zrobiłem. 8 obiektów, 9 obiektów jest, nie? Takich w pełni funkcjonalnych, grywalnych, z lampkami i w ogóle z takim fajnym nawet detalem. Więc bardzo dużo czasu straciłem na to poprawianie.
No i odnośnie samej osady, bo jeszcze chcę powrócić, że zrobienie wersji wam nowej, tej 1.3 właśnie, dodającej te tereny, spowoduje to, że wam się strasznie popsują save'y. No ale wymyśliłem, że zrobię po prostu nową wersję, nową mapę jakby, nie? Czyli osada, miała ona się nazwę osada extended, czyli osada rozszerzona po prostu, tak? Miała być to nowa mapa, właściwie osada wersja druga, czyli osada V2, która właśnie wprowadzałaby wszystko to, co jest na jedynce, tylko plus jeszcze nowe tereny. No ale dalej powraca temat tych nieszczęsnych atlasów, że po prostu nie mogę teraz tego zrobić. Jakbym się bardzo starał, tak tego nie mogę. No i drugi raz tyle, że po prostu te modele już trochę, no nie są tej jakości, której bym chciał. Więc też między innymi dlatego mapy nie będzie po prostu do nowego farminga, jak i też do tego farminga wersji rozszerzonej. Także ja wiem, że tam jest cały czas w opisie napisane osady, że będzie powiększane nowe tereny, ale nie przewidziałem po prostu tego, że będzie wymagany tak rygorystyczne, nie będą wymagane aż tak rygorystyczne zmiany na tej mapie. Dlatego myślę, że to chyba wytłumaczyłem, nie? Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, bo chcę, żeby ten film był takim zbiorem informacji na temat osady i jej premiery, znaczy premiery tej nowej wersji, która oczywiście się nie odbędzie. Ale tak sobie właśnie kurczę latam po tej mapie i widzę, że dalej to nie wygląda źle, nie? Jest dalej tak nawet spoczko, ten skup tutaj trochę taki duży wyszedł. No, ale jeszcze jest chyba w miarę spoko, więc to jest powiedzmy taki pierwszy i ostatni farming tej osady. Ale to myślę, że raczej to pewnie się domyśliliście po tych wytycznych, nie? Bo raczej gdzie indziej niż map na modhubie nie planuję wydawać. No bo po prostu szkoda mojej pracy i nerwów, nie? Więc cóż, odnoście tyle. Wy mieliście pytanie do mnie, czy będzie premiera, czy będzie w ogóle osada powiększana. Więc teraz ja mam do was pytanie, czy dalej gracie na osadzie? Jeżeli tak, to ile macie teraz godzin? Bo jestem po prostu ciekaw, ile przez ten rok wam się uzbierało tych godzinek. Ja osobiście na save'ie tamtym, którym skończyłem grać już jakieś pół roku temu, zrobiłem godzinek tam chyba 230. Ale save na pewno bardziej mógłby się rozwijać i to wszystko mogłoby być bardziej do przodu, gdybym się tylko jeszcze postarał. Mimo to zapytam was, bo na Twitchu się, na czacie oczywiście udzielały osoby, które mówiły, że mają tam ponad 400 godzin, 500 ktoś pisał. Nawet jedna osoba mówiła, że zrobiła ponad 1000 z kolegą i zrobili sobie wszystkie właściwie pola, które się dało powiększone, w sensie połączone w jedną, więc też save ciekawie wyglądał. No, więc możesz tam w sumie wysłać zdjęcia na Discordzie, zdjęcia z farminga, chyba mam taki nawet kanał na Discordzie. Tam wyślijcie zdjęcia swoich gospodarek na osadzie. Jestem ciekaw właśnie, jak to was wygląda właśnie roku po roku od premiery, nie? No i cóż, to chyba tyle. Chyba tyle odnośnie samej osady. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek jako tako spodobał i że wytłumaczyłem wszystko odnośnie sprawdzania mapy. Sprawdzania mapy oczywiście i całej osady. No i cóż, ostatecznie, definitywnie tłumaczę, że nie będzie update'u, niestety, a chciałem robić, ale nie będzie update'u. Nie będzie również prawdopodobnie konwertowania tej mapy do farminga nowego, bo no chyba to się pozmienia na Giantsie, ale na modhubie, ale raczej wątpię, więc raczej na to się nie szykujcie. No i to chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. Temat zamknięty. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. I cóż, jeżeli teraz macie jakiś tam wolny weekendzik, to możecie tam sobie wypić moje zdrowie za te urodzinki. Oczywiście. Także dzięki za wszystkie pewnie życzenia, które się pojawiały w komentarzach. I dziękuję również za to, że tak bardzo wam się osada spodobała. Więc do usłyszenia na kolejnych streamach, filmach. Trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa.